Już natychmiast. No jeszcze będziemy dalej tutaj ciągnęli nasze te, bo coś tutaj się nam pokićkało. Także wyszły ewidentne plany Rosjan. Tutaj ewidentnie wyszło, że oni po prostu już by chcieli wejść, niektórzy już by chcieli wejść, nie? Co jeszcze tego nie zrobili, bo tak. My tego, ale że jest to, tak. Jest to w planach. Być może, prawda, Polska jest w pozycji dosyć silnej i jedni się wahają, a drudzy mają gorącej wodzie kąpani, chcieliby już wejść, nie, do Polski. A może byśmy zapytali, ale to już w kolejnym pytaniu. Tak, no kolejne, zgadza się. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. No, to tak jak, drodzy Państwo, w starożytnym powiedzeniu czy przekleństwie, oby Wam przyszło żyć w ciekawych czasach i dokładnie się to sprawdza. Czyli zaraz co ja mówię. W tych ciekawych czasach wolałbym, żebyśmy mieli ciekawe takie czasy, nie? Gdzie wygrywamy na przykład wszystkie skoki narciarskie. To by były ciekawe czasy. No już tego nie mieszajmy, no z takimi. No właśnie, ale niestety jest inaczej, nie? No mówię. Sprawami. Żebyśmy żyli w ciekawych czasach. Ja bym wolał w takich. Zaraz, o czym to ja mówiłem? O wojnie. Nie, ale co ja chciałem zapytać. Nie dałeś pytania, mówiłeś o ciekawych czasach. Nie, to teraz powiedziałem, ale chwilę przedtem. To... Jakby rozwinięcie tego tematu związanego z wojną. Aha, już wiem. No to zdefiniować możesz. Czy Stany mają jakąś broń, która mogłaby powstrzymać Rosjan? Nie, musimy się pytać o konkretnie, bo tu wyjdzie, prawda, i tak nic nie wiemy, nie? A co nam to da, że Stany mają, nie? Jak się spytasz, czy Stany na przykład, prawda, rzucą swoją armię, nie? To jest inna sprawa, nie? A jak czy mają? Mają, no przecież to jest pewne, że mają, nie? Nic nie odpowiemy sobie. Proszę o konkretne pytanie, które jest konkretnym pytaniem. Bo te pytanie to pewnie, że mają, nie? Każdy sobie odpowie bez karty. No, my tego nie wiemy. Wiemy, mają. Czy mają, która powstrzyma Rosjan? No dobra, czy chcą powstrzymać Rosjan, nie? Może tak, czy... Czy są w stanie... Tak, powstrzymać Rosjan. Poprzez Polskę, nie? I tak dalej. Nie, o to mi chodzi. Czy posiadając określoną broń, są w stanie powstrzymać Rosjan? Moim zdaniem mają tych atomówek pełno, nie? Ale to nie wyciągniesz atomówki. To nie tylko atomówki chodzi. Ale tu nic nie wyciągniesz. Ci karta nie powie, że to atomówka, czy ktoś inny, nie? Musimy się spytać o tą daną rzecz, nie? Bo tak to wyjdzie ci, że tak, nie? Ale co pod tym tak się mieści? Nie wiemy. Nadal nie wiemy. Nie? To nic konkretnego nie odpowie. To ja zapytam w tym układzie o Gdańsk. Czy Gdańsk będzie bezpieczny? Bo mówi się o tym, że... To jest konkretne pytanie. Że Niemcy tu mają ochotę, przepowiednie, drodzy Państwo, mówią, że... ale to już w innej konfiguracji zdarzeń. Że Niemcy mieliby w czasie działań... Fatimska to mówi dokładnie. Nóż w plecy bić Polsce, mieliby wejść... na te ziemie północne. Więc pytanie, jakie by było? Czy ziemie północne z Gdańskiem są zagrożone? Przez kogo? No, w ogóle, nie? Przez Rosję. No, przez Niemców też, z tego co mówisz. Skoro oni tu To przez Niemców też. Czy Gdańsk jest zagrożony z ziemiami północnymi? No, albo sam Gdańsk. W związku z tymi działaniami wojennymi, które są, nie? Czy Gdańsk, jak Gdańsk, czy jest zagrożony, a jak, to jak? Przez te działania wojenne, które tam się dzieją. Kładziemy jedno na drugą, żeby nie było potem wątpliwości, nie? Że jedna jest odwrócona.
Już widziałeś, że ten as krzyżowy ma znaczenie, jakie jest odwrócone. Olbrzymie. Dobrze, czy Gdańsk w związku z tymi działaniami, które się dzieją w tej chwili lub będą za chwilę się działy, jest zagrożony? Jeżeli tak, to jak? Gdzie Państwo już kół pikowy mówi, że będą działania wojenne, bo to jest karta mundurowego, to jest osoba mundurowa, nie? W tym wypadku i wybrałeś za dużo kart. Czyli jeszcze raz wybieram. Po całe szczęście, drodzy Państwo, może coś innego wybiorę. Dobrze, żeby wiadomo było, że gdzie nie ma tych kart, które wybrałeś, nie, to przetasujemy. Podświadomie, proszę Państwa, ja tasuję dlatego, że podświadomie zapamiętujemy złe karty i staramy się nie wybierać je, chociaż nie mamy świadomości o tym, że tak robimy, ale jednak nasza ręka ucieka od tych kart, które wie, gdzie leżą, złych kart. Ja nawet nie wiem, gdzie. No teraz nie, przetasowałem. No wiem, dokładnie. Nawet gdybyś chciał, to nic nie da. Także jak i Gdańsk jest zagrożony. W związku z tymi działaniami wojennymi, które w tej chwili się dzieją. Dobrze. W dalekiej drodze, proszę Państwa, mówi się o Gdańsku, trzy kobiety wyszły pod rząd, nie? To znaczy, że trzy damy, nie? Trzy kobiety, mówię trzy damy. To znaczy, że o Gdańsku dużo się mówi, dużo się mówi. Mówi się tyle, że trzeba wywnioskować, nie? Że Gdańsk jest bogactwem dla kogoś, kto mieszka w dalekiej drodze. Wynika z tego, że Gdańsk nie jest zagrożony. Ze względu na pewne negocjacje w dalekiej drodze. Ktoś w dalekiej drodze, dziesiątka pikowa. Ja wiedziałem, że to będzie ciekawe rozdanie. Ceni sobie Gdańsk bardzo, bardzo, bo dziesiątka karo to są wartości, dosyć wysokie wartości. Bardzo poważne wartości tutaj są dla kogoś z daleka, nie? I ceni sobie Gdańsk przez to, ale te trzy damy mówią nie o negocjacjach, o pewnych rozmowach, które się odbywają. Można powiedzieć, że to są plotki, ale przez pytanie twoje odpowiedź mówi, że to nie są plotki, to są negocjacje. Ale czego dotyczące? Czy zaatakować wartości, Gdańsk? Tak, wartości, które się wiążą z Gdańskiem. Nie? W związku z tym, powiedzmy, nie, że ktoś może prosić, nie, że słuchajcie, nie atakujcie Gdańsk, bo on dla nas jest cenny. Zostawcie Gdańsk. Możecie na Warszawę sobie atakować bomby jakieś tam. Wrocław też nie, na przykład, bo jest niemiecki. Nie? Także powiedzmy, że może Niemcy negocjują tutaj z Rosjanami o Polsce, gdzie nie mają ruszać tego. Bo ja, to jest... ja mam informację od człowieka, który w wywiadzie działał. Ja to ujawnię i zapytamy, czy to jest prawda, czy są że w razie jakichś ruchawek, że tak powiem, wojennych, polski rząd miałby uciec do jednego z krajów, Państwo się domyślą, na Bliskim Wschodzie. Bo to państwo jest położone, że mają przygotowane paszporty i tą informację z kilku źródeł pozyskałem. Czy to jest prawda, czy to jest plotka z prawdziwej? Tak. Dobrze. Tutaj już Państwo wiecie, no z kart tak wynika, ja mogę tylko dointerpretować, że prawdopodobnie Niemcy rozmawiali na temat Gdańska, że gdyby coś się zaczęło dziać, nie? To żeby Rosjanie omijali szerokim łukiem tutaj te tereny. Jako ciekawostkę powiem, że kiedyś miałem pewne rozmowy, czy to osobiste, czy to na drodze korespondencyjnej z Niemcami.
I z konsulatu niemieckiego dostałem, co mnie bardzo zaciekawiło, informację, czy mój adres korespondencji, jaki jest i czy jest aktualny. I o to też później zapytamy, czy to pytanie było związane ze sprawami, o które się kiedyś starałem. I czy je, ty Tadeusz, wiesz, o co chodzi, ale to... No mniej więcej tam, wiesz, zapominam zawsze to, co... No. Dobra, czyli pytamy się o tych naszych rządzących, nie? Tak jak tutaj tak, ktoś słyszał, tak. Że chcą, że paszporty mają już gdzieś tam na Bliski Wschód. Pewnie tak. do Kataru albo do tego, do Abu Dhabi. Nie. Emiraty Arabskie. Nie. Tam są jeszcze tam na Bliski Wschód, jest też Izrael, to jest Palestyna i tak no, dalej. Do Palestyny nikt nie będzie uciekał. No, aż w razie. No dobra. Czy to są fakty, czy to jest plotka, proszę Państwa, bo ja tutaj nie jestem stroną, tylko mam po prostu interpretować, odpowiadać na pytania. Dobrze. Rządzący wyszli nam tutaj. Proszę Państwa, gdyby napadli na Polskę, nie? Gdyby napadli na Polskę, czy oni są przygotowani do tego, żeby uciekać, nie? Z Polski. Gdzieś na Bliski Wschód. Ja mam informację, że mają paszporty nawet. I kierunek jest określony. Wręcz. Tu są rządzący, nie? Ale proszę Państwa, powiedzmy, że rządzący są tutaj. Nie? My się o nich pytamy. Mm-hmm. I tak naprawdę król Karol zawsze oznacza kogoś przyjaciela, kogoś z rodziny, kogoś bliskiego, nie? Który ma swoje życzenia. Jeżeli mówimy o ich życzeniach, to są życzenia, żeby Polska walczyła. I proszę Państwa, tu nie wygląda na to, żeby oni uciekli, żeby mieli paszporty. Aha. Nie wygląda, nie? Bo gdyby tak było, nie, to byśmy wyciągnęli wartości. Czyli 10 karo, 7 karo, nie? Albo 7 sercową. Ona mówi na 100%, że tak jest, nie? Że masz rację, ale tych kart nie ma tutaj. Natomiast, prawda, to jest karta zmartwienia, rządzący się martwią. Martwią się, nie? A martwią się o Polskę, o to, co ty mówisz, nie? A natomiast as mówi o tym, że będą po prostu, jest zawsze przyszłość, jest as karo mówi zawsze o tej przyszłości, nie? Że oni podjęli jakieś działania, podejmą jakieś działania, ale nie ucieczka. Ucieczka nie wchodzi w rachubę. Mm-hmm. Król Karo i tutaj i walet sercowy. To jest spełnienie, oni mają inne marzenia. Mm-hmm. Nie sądzę, żeby chcieli uciec. Może ktoś tam ucieknie, nie? Ale tak jak Zeleński. Zmienia tylko miejsca, żeby go nie zbombardowali Rosjanie. No tak. Bo oni mają te rakiety, wiesz, na pancerniki, nie? Jakby dowiedzieli się, gdzieś on jest, ktoś podrzuci chipa, prawda? I łup, koniec, po nim. A ciekaw jestem, jakby już w tej części oficjalnej, bo jeszcze ja mam prywatne sprawy, czy my dostaniemy w końcu po tych utarczkach te KPO, o które się walczy? Proszę bardzo. Pożyczkę, no bo ona by te nam trochę rozwiązała, faktem jest, że jest to kwestia pewnego zadłużenia, ale jakby to rozbić na lata, to można byłoby coś fajnego tutaj, daj Boże, zrobić. No, faktem jest również i to, że gdybyśmy dostali, to by znaczyło, że Polska tutaj sobie poradziła
z tym, z jakimiś działaniami przeciwrządowymi tam. Bo teraz, teraz zaczęło wyłazić, że były jakieś działania podjęte, ta cała afera szpiegowska. Tak, że oni celowo tutaj Polskę dyskredytowali, nie? Proszę Państwa, że Polskę dyskredytowali oni razem z Platformą. Nie? No, co tak. To, że gada, no niestety, nie? Taka jest prawda. Platforma, prawda, płaciła 70, tam wyszło 70 tysięcy za każde negowanie, nie? Za każde, zgłaszam, sprzeciw, nie? Że Polska jest tam. No 70 tysięcy dostawał tych euro. Za negację, tak? Tak, a tam było 70 tych negacji różnego rodzaju na polskie ataków, nie? Także za każdą negację dostawali kasę, nie? Tak, ale tak kto? Nasi posłowie, czy...? Mówi się o naszych nie, dlatego że boją się, proszę Państwa, mówić, dlatego że zaraz pozwiemy Was do sądu, nie? My to możemy sobie mówić, ale oni wiedzą, że tak było, z tym, że muszą mieć bardziej twarde dowody, nie? Czyli ktoś powinien powiedzieć jeszcze. No dzisiaj Radek został ujawniony i tak dalej. No Radek zdradek. No i jeżeli my powiemy, to nam nic nie zrobią, bo my nie jesteśmy nikim w tej polityce, nie? Ale jak to Kaczyński zrobi, to zaraz do sądu pójdzie na niego, nie? Dobra. On czyli... raczej się, jaki by tam nie był, ale trzyma się blisko Polski. Może robi tak czy inaczej, tak. Ale... Przepraszam, jak tam pytanie, bo gadamy. No to teraz mnie zaskoczyłeś. O co myśmy pytali? No. KPO, czy dostaniemy to w końcu? Będzie zmiana. Patrzcie, proszę Państwa. Te trzy asy mówią, informują. To są też informacje na dzień dzisiejszy. Moje karty najczęściej mówią o tym, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień. Za miesiąc, prawda, nie? No, za pół roku być może. Patrzcie, proszę Państwa. Tutaj informacja jest taka, że Polskę robiono, bo gdyby tych kart nie było, to bym powiedział, że w chuja Polskę zrobiono. Przepraszam, że tak brzydko mówię, nie? Oszczędzi. Słów. Że po prostu będą cyganić, nie? Tak, bo jest as, ten walet pikowy, i dziewiątka serce w pozycji normalnej, nie? I to oznacza, że chcieli nas, rząd, Polskę tutaj, nas zrobić na szaro, nie? Tamta strona. Tak, tamta strona, ale nastąpiła zmiana. Patrzcie, proszę Państwa, nagle Polska by nie dostała tej kasy, nie? Ale nastąpiła zmiana w tej chwili. Karty mówią, że jest radykalna zmiana. Trzy asy pod rząd, tak wybrałeś, nie? I to przede wszystkim tutaj nie ma karo, tylko jest ten związany z rządzącymi, z urzędnikami. Nie? Także. Czyli co? Dostaną. Tak, to znaczy jest zmiana radykalna, tutaj po prostu się wszystko zmieniło w tej chwili, nie? Przez to, co się stało. Ja mogę dointerpretować to właśnie w ten sposób, że co się stało w tej chwili tam. A to co, wyciągnąć jeszcze pięć kart? No możemy, tak. Żeby dointerpretować. Tak. Zobaczymy, ile mamy tutaj czasu. Tu jest tak. Na razie nikt nas nie ogląda, ale później Państwo będziecie na pewno oglądać. Dobrze, proszę Państwa, więc tak, nie? Dointerpretujemy. Czyli co możemy dointerpretować? No, jaką kasę dostaniemy, nie? Bo dostaniemy, nie? Mm-hmm. Jaką kasę dostaniemy i po prostu o tej zmianie, jaka to zmiana nastąpiła, nie? To w tym sensie, że dostaniemy kasę. Jeżeli wyjdzie, że dostaniemy kasę, to też to potwierdza, że zmiana nastąpiła, nie? Także w kwestii tej zmiany jeszcze, bo trzy asy, trzy króle mają znaczenie właśnie zmian, które następują. One jeszcze, one następują, są w trakcie. Gdyby były cztery króle, no to znaczy, że na pewno tak będzie. A trzy mówią, że to jest w trakcie, jest na dobrej drodze wszystko. Pięć. I jest na dobrej drodze. Więc co to jest na tej dobrej drodze?
Widzicie Państwo, siódemka krzyż, nie? To znaczy, że zmartwienia już minęły, ale one są, ona zawsze będzie mówić, nie? Że jest bardzo blisko. I płacz. Zmartwienie i płacz o te pieniądze minęły, o te pieniądze. No, widzicie Państwo. Pieniądze. Będą jeszcze małe kłopoty, widzicie Państwo, irytacje, takie małe irytacje będą, nie? W sprawie pewnych informacji, coś się będzie działo, ale... Zmiana jakiejś informacji. Tak, ale, proszę Państwa, ale, patrzcie, siódemka krzyż, to jest najważniejsza karta, ona jest odwrócona i siódemka piknie, że cały płacz i te zmartwienie o te pieniądze, one się odwracają, chociaż jeszcze widać je, jeszcze czuć je, prawda, pismo nosem jakby tutaj, ale one już się odwróciły w sprawie właśnie KPO. O, proszę. Ósemka karo to są wartości jakieś, nie, które czyli nie są określone. Wychodzi, tak, nie są określone, nie. Ósemka krzyż, nie. Ósemka krzyż mówi o pewnej, to są irytacje z powodu informacji następnej, nie. Te irytacje nam pomogą tak naprawdę z powodu tych informacji. Tak, może na zakończenie, ponieważ Tusk się tutaj nam bardzo często w mediach przewija. Może o niego byśmy w jakiś sposób zahaczyli. Możemy, nie? Teraz możemy. Trzeba byłoby wymyśleć pytanie. Ty jesteś od pytań, ja od odpowiedzi. Czy po tej całej tych aferowych historiach Platforma i Tusk wypadną z gry? No, czy im się stanie właśnie coś takiego? Czy poniosą konsekwencje? Konsekwencje, tak. O. Czy poniosą konsekwencje? Zobaczymy zaraz. Zobaczymy. Czy poniosą tam też są ludzie poczciwi i uczciwi, ale niestety to co zostało zrobione, to rzutuje na całą formację. Tak, na całą formację, tak jest. No dla mnie to jest, w tej chwili to jest grupa przestępcza. Nie? Po tym, co dla Polski robi Tusk, nie? Z niektórymi... A chcę Państwu powiedzieć, że Tadeusz jest bezpartyjny. Jako zwykły obywatel, tak jak ja. Tak. Ja już mówiłem, nie, że jeżeli ktoś mnie posądza o partyjność jakąś, nie, o przynależność, nie, to ja się zgadzam, nie? Mówię tutaj i to mówiłem już tobie, nie, że należę do LZC. Wiecie Państwo, co to za partia, która mało gada, dużo wi. Ale w tej chwili to dużo gadam, bo wróżę kartami. No bo to jest twoje domeno w tej chwili. Jak tam? Z Tuskiem, czy poniesie konsekwencje. Widzicie Państwo? Straszne. Nie chciałbym być w ich skórze. Tylko siódemka serce ratuje ich. Nie ma takiej. Patrzcie Państwo, to są dwie... Dom Polska, to jest Polska, która nie jest ich. Tak naprawdę Polska nie jest ich domem. Zapłaci im dwie karty. To jest, jakby ktoś się mnie spytał, jak tam się czuję, jak moja choroba, jak się rozwija, to bym powiedział, no uważaj chłopie, bo możesz umrzeć. Tak bym powiedział. Jak te karty wychodzą, to są najgorsze karty, nie? Które są... No, to są karty konsekwencji tak, tego, co to zrobili. To są konsekwencje, to są życzenia wielu ludzi za pewne wartości. Za to, co zostało zrobione, bo ludzie musieli krzywdę odczuć w jakiś sposób. Tak, za pewne wartości, nie? Ale nie chciałbym być, ty wyciągałeś karty, nie chciałbym być w ich skórze. Ja nie wiedziałem, jakie ja karty wyciągam, tu nic nie jest ustawiane. Mogłaby siódemka serca. A wszystko się sprawdza tak jak kiedyś z Trumpem, że wygra, ale mu ukradną wybory. I tak się stało, tak się stało. I tak było, właśnie tak było. Także proszę Państwa, macie bardzo ciekawe rzeczy tutaj słyszycie. Wywiad jest ciekawy z kartami, nie? Bo dowiedzieliście się, co będzie z Gdańskiem, że co będzie ewentualnie z wojną, nie? Będzie taka rzecz. Będzie w Tyglu się coś gotuje. I będziecie wiedzieli i też macie tutaj, co będzie z Tuskiem i z jego partią. Naprawdę.
w potężnych opałach są, znaleźli się. Proszę Państwa, to nie jest ich Polska, patrzcie, też się karta, bo gdyby tak była, to powiedział, że to w ich domu się dzieje, to nie jest w ich domu. Polska nie jest ich domem w tej chwili. Czyli pozostaje czekać, co będzie dalej. W tej części to już w zasadzie jeszcze może jedno, dwa, trzy pytania moje prywatne, a póki co to sami Państwo widzicie, że z tych kart bardzo ciekawe rzeczy wychodzą. Znaczy mówię jeszcze raz, nie, że ostatnio mi naprawdę, ostatnio, bo cały czas jakby ewoluuje tutaj. Ja nie jestem kimś, kto wróży 30 lat bez przerwy, non-stop, nie? Ale w sobie wróżę długo, bo sam sobie wróżyłem na początku, swoim znajomym, tak troszeczkę. Natomiast w ostatnich latach karty u mnie mocno się sprawdzają. I wcale nie jestem tutaj przekonany, że Maciej jest lepszy ode mnie. Maciej wróż, wróżbita, nie? Absolutnie. Nie jestem przekonany, że jest lepszy ode mnie. Nie, zły nie jest. Ale nie jestem przekonany, dlatego że ja odpowiadam lepiej na pytania jak on. Ja mam tylko jeszcze raz prośbę, którą ponowię, żebyście Państwo lajki wystawiali i subskrybowali mój kanał, dzięki czemu będziemy mogli się częściej spotykać, a Państwa zapraszam do komentowania z tego względu, że to upopularni nasz kanał, a i Państwo, co Was interesuje, to do mistrza Tadeusza poprzez swoje komentarze się zwróćcie i mogą będziemy na pytanie odpowiadać. Ja mogę, tak, nawet z kart możemy na pytanie. Jeżeli macie jakiś poważny problem, nie, to proszę Państwa, jak widzicie, w taki sposób wróżę. Nie? Ktoś, mogę to robić na odległość, wcale nie musi być. W sprawach prywatnych to poza tak zwaną anteną jest. Do Ciebie wyślą pytanie, nie ma problemu, możemy bardzo odpowiedzieć. Nie. Jeżeli się spodoba, to zawsze można I w tej oficjalnej części to by było na tyle, bo ja do swojej prywatnej teraz przejdę.